Jesteśmy w Onet Rano. Wiem, jako były mistrz Warszawy szkół średnich w piłce ręcznej, bardzo, bardzo się cieszę. Karol Bielecki jest z nami. Dzień dobry, witam panie Karolu serdecznie. Dzień dobry, miłem bardzo. Bierze pan udział w niezwykłym projekcie i chciałbym o tym projekcie, o tym, dlaczego pan bierze w nim udział i o co w nim chodzi, porozmawiać, ale najpierw pokażmy państwu krótki materiał. Proszę zobaczyć, to jest właśnie o projekcie, w którym pan Karol bierze udział. Proszę zobaczyć. Znajdujemy się w tej chwili w Spale, w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. Rusza tutaj projekt Nadzwyczajni w ramach kampanii Podążaj za marzeniami bez względu na wszystko firmy Bridgestone. 10 uczestników będzie przygotowywało się do biegu na 10 km, który odbędzie się 13 października w Berlinie. Są to osoby z absolutnie różnymi doświadczeniami życiowymi, w różnym wieku, osoby, które pochodzą z różnych regionów Polski. Gdyby mi ktoś rok temu powiedział, słuchaj, za rok będziesz się przygotowywać do biegu na 10 km, to bym powiedziała, człowieku, ja w ogóle nigdy nie biegałam, w ogóle coś nie tak z tobą. Mamy tutaj znakomite wsparcie, między innymi świetnego psychologa sportowego Daria Abramowicz. Mamy też znakomitych ambasadorów, takich jak Asia Jóźwik czy Karol Bielecki, którzy nie tylko będą wspierać słowem, ale w ogóle samą swoją postawą. Moja rola w tym projekcie polegała na tym, żeby tych ludzi motywować, żeby ich inspirować do tego, żeby każdego dnia wykonywali pracę w postaci biegu, w postaci przygotowania się do tego, żeby móc przełamywać własne słabości. Bardzo zainspirowali mnie sportowcy, którzy uczestniczą w tym projekcie, szczególnie Karol, gdzie swoją postawą potrafi pokazać, że pomimo niepełnosprawności, która go dosięgnęła, jest w stanie się podnieść i pokazać całemu światu, że można wygrać. Uczestnicy projektu przechodzą badania medyczne. Mają także przestrzeń do tego, aby dobrać odpowiednie obuwie i odpowiednią odzież, które zapewnią poczucie bezpieczeństwa i podstawowy komfort. Blok dotyczący przygotowania mentalnego. Rozpoczynamy serią spotkań i warsztatów, pracę z uczestnikami nad tym, aby w jak najlepszy sposób mogli wykorzystać swoje zasoby i zbudować potencjał, który pozwoli im na to, aby spełnić marzenie. Będę przynajmniej raz w tygodniu rozmawiał z uczestnikami, będę na bieżąco kontrolował to, co wykonali, jak to wykonali, będę starał się na bieżąco z nimi komunikować, tłumaczyć im wszystko i przede wszystkim kontrolować to, żeby oni nie tyle tylko biegali, ale żeby może nie biegali za mocno, nie biegali za często. Myślę, że to jest pierwszy i no pewnie jedyny dla mnie w życiu moment, kiedy czuję się naprawdę jak sportowiec i powiem, że jest to bardzo fajne, przyjemne doświadczenie i każdemu życzę, żeby coś takiego przeżyć. A u nas, jak wspominałem już w studio, jeden z ambasadorów projektu Nadzwyczajni, pan Karol Bielecki. Jeszcze raz dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy to jest, to są ludzie, którzy biorą udział w tym projekcie, to są osoby, które nie są wyczynowymi sportowcami oczywiście. Ten bieg Bridgestone The Great 10K Berlin 13 października, to już nie tak długo, za parę tygodni. Czy w ogóle człowiek, który wyczynowo nie zajmuje się sportem, jest w stanie przygotować się w tak szybkim tempie do, no to jednak 10 km to jest kawałek. Tak, no tutaj akurat są to ludzie z problemami. Tak jak każdy człowiek w naszym społeczeństwie ma swoje problemy i z tymi problemami się mierzy każdego dnia, tak i ci ludzie. Czy jest w stanie normalny człowiek przejść 10 km? Myślę, że tak, tym bardziej, że ci ludzie mają myślę, że lepszą opiekę niż czasami ja miałem w swoich klubach, w których grałem. Mają świetnego psychologa, świetnego trenera personalnego, opiekę medyczną, zapewniony sprzęt do tego, żeby te 10 km przebiec. Są motywowani przeze mnie, przez Asię Jóźwik do tego, żeby trenować, żeby się nie poddawać, żeby sobie zdać sprawę z tego, że problemy, przed którymi stoją. To jest normalne życie, tak? Bo się wiele w życiu może wydarzyć, a to, że ktoś zachorował, to, że ktoś, że wychowuje samotnie dziecko, czy ma jakieś inne problemy chorobowe, to jest życie, tak? I z tym musimy walczyć, z tym musimy stawić czoła i to musimy pokonać.
Co pan mówi człowiekowi, który w pewnym momencie mówi sobie, nie dam rady, nie zrobię tego, to jest, mam tyle problemów w życiu, to jest potworny wysiłek fizyczny, no bo 10 kilometrów to jest potworny wysiłek fizyczny. Skąd brać te siły? Co pan, zetknął się pan taką sytuacją tutaj, że ktoś się poddał? No moje doświadczenia jakby 20-letniej kariery pokazują mi, że jeżeli zaczynamy od tych małych kroczków, tak, ustawiania sobie małych celów, to jest nam łatwiej te cele zrealizować. Kiedy myślimy przed biegiem pół roku o 10 kilometrach, a dopiero zaczynamy biegać, to oczywiście jest to nie do zrobienia dzisiaj. Ale kiedy postawimy sobie, że zaczniemy biegać dwa razy w tygodniu po 5 kilometrów, po 4 kilometry, to powoli zaczynamy wchodzić na ten coraz wyższy poziom. I tak samo ci ludzie mają swoje problemy, ale jeżeli zaczną coś w swoim życiu zmieniać, zaczną robić małe kroki ku swojemu celowi, to na pewno ten cel osiągną. I to jest, myślę, taka droga. Tego się nauczyłem jako zawodowy sportowiec i to na pewno mi pomagało w życiu i na pewno pomoże im. Czy myśli pan, że ta filozofia małych kroków to jest w ogóle coś, co sprawdza się w życiu generalnie? Bo oczywiście tu mówimy o biegu na 10 kilometrów, ale szukam też na takiego stwierdzenia, czy to jest taka w ogóle prawda o życiu i w ogóle w sytuacji, kiedy zderzamy się, wszyscy mamy problemy w życiu, wszyscy się zderzamy z jakimiś kryzysami. Czy wtedy ta filozofia małych kroków jest skuteczna? Myślę, że tak, bo kiedy mamy pokusę, to łatwo jest z nią walczyć, kiedy mamy przez sobą dzisiejszy dzień i z tego dzisiejszego dnia na przykład nie wypiję kawy, bo takie mam założenie. I ten tylko dzisiejszy dzień trwa 12-24 godziny. Nie mam z takim założeniem. Nie ma pan takich założeń. Ale wtedy mi jest łatwiej, bo kiedy miał założenie przed sobą, że rok nie piję kawy, to na pewno to byłoby duże wyzwanie. A jeden dzień to tak naprawdę nie jest wiele. I tak samo jest tutaj z tymi małymi krokami. Jeżeli powiem sobie, że dzisiaj przebiegnę 4 kilometry, to jestem w stanie to zrobić. I mimo wszystko, że mam dużo innych zajęć. Także moim zdaniem te małe kroki są naprawdę bardzo ważne. Jeżeli je realizujemy, to zbliżamy się do swojego dużego celu. Czy tak z tymi osobami w projekcie też państwo tak zaczęliście, że o 10 kilometrach nikt na początku nie mówił? Dokładnie, no tak mnie nauczyło życie. Nie myśl o tym, co będzie w Berlinie, pomyśl o tym, co masz do zrobienia na najbliższy tydzień. Uporządkuj swoje sprawy tak, żeby priorytetem był twój trening i wówczas dasz radę, zrealizujesz to. My, jeden z uczestników, widzieliśmy w programie, powołał się na pana, że pan jest dla niego takim natchnieniem przy tych treningach. Czy można coś panu powiedzieć o tych uczestnikach, na przykład o panu Krzysztofie albo o pani Agnieszce? Tak, no wraz z firmą Bridgestone jesteśmy w kampanii, jestem ambasadorem tej kampanii Podróż za marzeniami bez względu na wszystko. I w projekcie Nadzwyczajni wybraliśmy 10 osób, które to osoby są właśnie z tymi ogromnymi problemami, które muszą się przełamywać. I tak jak tutaj mówimy, przygotowujemy ich do tego biegu na 10 kilometrów. Także co więcej mogę powiedzieć, jakie mają problemy? No problemy są ogromne. Choroby, samotna matka chowająca dzieci, problemy typu z brakiem wiary w siebie, problemy typu z nadwagą. Także tak mówię, przekrój społeczeństwa, które mamy i chcemy tym pokazać, że da się. I uważa pan, że wszystkie osoby z tej grupy pobiegną tego 13 października? No mocno wierzę w to, że tak. Jeżeli rzeczywiście się mocno przygotują, jeżeli zdrowie w tych paru dniach przed biegiem się nie pogorszy, to myślę, że są w stanie. Tam ciekawy jest skład tych osób, które im pomagają przygotować się, no bo są tam sportowcy, jest trener osobisty, ale jest też na przykład psycholog, pani psycholog. Czy ta opieka psychologiczna ma znaczenie? Na przykład pan jak grał wyczynowo, mieliście psychologa w drużynie? Czy raczej w szatni się załatwia takie sprawy? Mieliśmy psychologa, pracował z grupą oczywiście. Często tym psychologiem był trener, ale wiem z doświadczenia, że ten psycholog jest ważną osobą, tak? Bo często ma inny punkt widzenia, często nasze problemy inaczej spojrzy, podpowie nam, jak możemy z nich wyjść. Także ja osobiście sam nie korzystałem, chociażby przy moim wypadku z psychologiem nie pracowałem, ale myślę, że na początku takiej drogi, którą mają przed sobą, jest to ważne. Muszę pana jeszcze zapytać, skorzystać z okazji i zapytać pana o coś, co zawsze chciałem zapytać. Mam wrażenie, że dziennikarze sportowi to wiedzą i nie pytają pana o to, ale pan nie zaczynał od piłki ręcznej, tylko zaczynał pan jednak od piłki nożnej. I co się stało? No bo jednak w Polsce, gdzie ta piłka nożna dominuje bardzo, ja to widzę w wynikach oglądalności czytelnictwa, tak są, no piłka nożna jest królewskim sportem w Polsce. Czy grał pan już w piłkę nożną? Co się stało, że w pewnym momencie powiedział, że jednak ręczna?
No miałem, akurat coś się złożyło, że miałem w szkole podstawowej, w której chodziłem w Sandomierzu, WF-istę, który pasjonatem piłki ręcznej, on jakby uparł się, że ja w tą piłkę ręczną powinienem grać, mam do tego talent, mam warunki i na pewno mógłbym sobie się spocić karierę. Ja oczywiście jako młody, tak jak pan mówi, chłopak, chciałem jak najbardziej piłkę nożną, bo mi się to najbardziej podobało, wszyscy grali, chciałem ja. No i w zasadzie pod przymusem oceny ostatecznej na półrocze w 8 klasie mówi: słuchaj Karol, albo grasz piłkę ręczną, albo za pół roku nie zdasz u mnie w szkole, zostaniesz na kolejny rok. Miał pan dwójkę z WF-u? Tak, na półrocze mi to groziło. I pod takim przymusem zacząłem uprawiać piłkę ręczną, zacząłem się poświęcać temu sportowi coraz bardziej. No, aż do momentu, kiedy ten sport pokochałem i widziałem, że robię w nim postępy, dobrze się rozwijam, że mogę w nim zrobić karierę i poszedłem, jak się mówi, na całego, na maksa. Jakby pan miał powiedzieć o jednej rzeczy, która pana zdaniem powoduje, że piłka ręczna jest ciekawsza od piłki nożnej. Zastanawiam się po prostu o tak młodych ludziach, którzy nas teraz oglądają. Wszyscy biegaliśmy za piłką na podwórku. Jakby pan miał powiedzieć, spróbujcie piłki ręcznej. To co w tej piłce ręcznej jest lepszego niż w piłce nożnej? Myślę, że wszystkim to, że jest ogromny kontakt fizyczny, tak? Jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi, facetami, to możemy iść taką sobie jak piłka ręczna, gdzie naprawdę możemy się zmierzyć z przeciwnikiem wręcz, możemy mocno być potraktowani na treningu czy meczu. I to jest dużo lepsze, tak? Bo ten faul jest gwizdany rzadko, daje takie poczucie walki wręcz, właśnie to jest fajne. W piłce nożnej jest dużo to inaczej, tak? Często te faule są symulowane, często zawodnicy nie mają takiego kontaktu jak w piłce ręcznej. Także dużo ciekawszy sport, dużo szybszy sport, dużo więcej goli. Każdy może w tym sporcie odnaleźć miejsce dla siebie, bo od zawodnika, który ma 1,70 m, do zawodnika, który ma ponad 2 metry, spokojnie może w ten sport grać. Zawodnik, który waży też 130-140 kg, znajdzie swoje miejsce. Są tacy zawodnicy, tyle ważą? Tak, tak? 130 kg okay. Kołowi jak najbardziej, gdy takie ustawimy w obronie. Zawodnik zespołu przeciwnego, no to na pewno pomoże nam podsłoną. Także każde miejsce znajdzie. Ciekawe, że pan mówi o tym kontakcie i o tym, że no, bo to jest rzeczywiście, oczywiście piłka ręczna jest kontaktowym sportem. Bieg na 10 km nie jest w żaden sposób kontaktowy. To jest sport, w którym się trzeba zmierzyć no przede wszystkim sam z sobą. Samotność długodystansowca, wszyscy znamy. Tak. Odnajduje się pan w tym biegu na 10 km? Ja osobiście teraz po karierze już jestem rok i na tą chwilę często biegam, tak? Bo lubię biegać, lubię tą samotność, lubię tą tak trochę medytację, kiedy człowiek jest sam ze sobą. Tak. Robię to również rower. To są takie jakby moje dwie pasje sportowe po karierze. I myślę, że ma to coś w sobie. Doradza pan tym ludziom, którzy przygotowują u państwa w projekcie, żeby właśnie szukać tej medytacji, szukać tej samotności? Bo ja powiem szczerze, że dla mnie w bieganiu to jest najgorsze, że ja mózg po prostu szaleje. Nie potrafię medytować w trakcie. Dla mnie ma to ogromne znaczenie. Kiedy pobiegam, oczyści się trochę głowa, czuję się zdecydowanie lepiej. Kiedy zainwestuję swoją energię, dostaję energię zwrotną, zupełnie się inaczej czuję. Jako były sportowiec, kiedy nic nie robię przez tydzień, a zdarza się tak teraz, to momentalnie czuję spadek energii i to jest bardzo niedobre. Wtedy wkładam buty, a takie bieganie nam daje możliwość od razu wyjścia z domu i zaczęcia treningu, także myślę, że bardzo fajny sport. Ja bym powiedział, powiem panu tak, że gdybym ja się przygotowywał do tego biegu na 10 km, pomijając milion innych rzeczy, jedną z najgorszych rzeczy dla mnie byłoby to, że ja bym po prostu oszalał po pierwszych 200 metrach, byłbym przekonany, że to już powinno być 5 km, a to jest jeszcze dopiero 200 metrów czy 500 metrów. Czy uczestnicy tego programu zderzyli się z tym, czy to jest problem? Jak się do tego przygotować? To właśnie psychicznie do tej samotności, tego biegnięcia przez 10 km, żeby nie zwariować po drodze. Trzeba to docenić, że ten czas mamy dla siebie, że tą godzinę 5 możemy spędzić samotnie. Około godziny, prawda? Około godziny, myślę, że 50 parę minut jest w stanie to przebiec. Nie narzucajmy dużego tempa. Zawodnicy, jeżeli takim przygotowaniem przebiegną w godzinę 5, aż będzie dobry czas. Ale myślę, że mówię, musimy wyjść z takiego założenia, że to jest chwila dla nas, tak? To jest czas, który mamy dla siebie, możemy go spędzić fajnie, biegnąc po fajnej trasie, czy to w lesie, przygotowaniach, czy to w Berlinie, kiedy tam będziemy. Także kwestia docenienia, a nie tego, że mamy przed sobą zrobienia coś trudnego. 13 października w Berlinie
będziemy kibicować, żeby po pierwsze wszyscy pobiegli, po drugie wszyscy przybiegli i po trzecie, żeby przybiegli z dobrymi czasami. I z uśmiechem, tak? Także to jest najważniejsze, żeby z tego mieć radość i również będę biegł z nimi. Ja wiem, że już są w dobrej formie, bo przed 2-3 tygodniami biegaliśmy razem i naprawdę imponowali mi co niektórzy już przygotowaniem. Super. Panie Karolu, dziękuję bardzo za rozmowę. 13 października bieg w Berlinie 10 km, Bridgestone The Great 10K Berlin. Zapraszamy Państwa do kibicowania drużynie Bridgestone. A my się z Państwem żegnamy dzisiaj. Onet Rano oczywiście wraca jutro 7.55, a za chwilę Onet Opinie, Renata Kim i jej goście.